Moim i Państwa gościem jest Kacper Góralczyk. Dzień dobry, cześć. Kacper mieszka w Kostkowicach i ma 17 lat, ale przede wszystkim jest zawodnikiem klubu sportowego Dąb Dębowiec, sekcja judo. Zgadza się? Zgadza się. Zgadza się. No i mało tego, że jest tym zawodnikiem, to jest jeszcze zawodnikiem, który odnosi sporo sukcesów. I bardzo serdecznie Ci gratulujemy. Dziękuję. No i tak na początek pochwal się z tymi swoimi takimi największymi osiągnięciami. To największymi, no to Olimpiady Młodzieży. W sumie byłem na dwóch, na obu zająłem 5. miejsce. Puchary Polski, gdzie za czasów młodzika robiłem złote medale. Od, no już, no dajmy na to 6 lat. Co roku udaje mi się zrobić medal na Mistrzostwach Śląska. No też zabrałeś tutaj dzisiaj do nas, no, żeby pokazać. Trochę tego wziąłem. Medale jest i dyplom, ale w domu mówisz znacznie tego tak, więcej. Tak, ja mam około 150 startów. Przez całe życie udało mi się tyle nazbierać, więc tych medali, pucharów, dyplomów, no cała gablota. Cała gablota i to cieszy, że tak, ta gablota cieszy, jest i ona się powiększa, tak, rozumiem. Tak, z każdym rokiem jest tego więcej. Jest to motor do dalszej pracy, bo jednak patrzysz na to i widzisz, kurczę, udało mi się. Nie? To ma sens, nie? No. No właśnie, ty z tym sportem jesteś chyba związany od takiego małego, tak, bo to judo chyba całe twoje życie gdzieś tam Salutkie. Się przewija. No, pierwszy start zaliczyłem w wieku 3 lat. A tak faktycznie pierwszy raz na macie to miałem 2 tygodnie. No to jest rodzinny interes, jakby nie patrzeć, nie? Bo już od dziadka przez całą rodzinę mojej mamy wszyscy trenujemy i tak to wyglądało. Ale to może na takiej zasadzie, że ty nie miałeś wyjścia i to judo już musiało być? Czy to ty dokonałeś takiego wyboru, że to jest jednak fajne? Szczerze, zaczęło mi się to z biegiem czasu podobać, jakby, no, nie zostałem do tego zmuszony, miałem opcję, ale podobało mi się to, nie? Ja też od małego ciągło mnie do maty. Ciągło cię do maty, a może jeszcze jakiś inny sport, czy tylko skupiłeś się na judo? Profesjonalnie skupiłem się na judo, ale jasne, zdarzało mi się biegać za piłką, czy grać w kosza, ale głównie judo. Głównie judo. No ja też zawsze pytam, jaka jest różnica między judo a karate. Ty już mi powiedziałeś przed nagraniem, że jest bardzo duża różnica. Jest bardzo duża różnica, ponieważ judo to sport rzucany, gdzie no, stójka obejmuje rzuty, parter, trzymania, poddania. Natomiast karate, w zależności od, no, od stylu, gdzie jest kyokushin na przykład, czyli karate kontaktowe, gdzie są ciosy, kopnięcia, no i wszystko jest odpowiednio punktowane. No my się skupmy na judo faktycznie. Jak wygląda taki twój zwykły dzień, kiedy przygotowujesz się do zawodów, które wiesz, że tam przed tobą? Jak wyglądają te treningi? No bo sport to wytrwałość, sport to taka systematyczność. Tak jest? No, trzeba sobie podzielić ten cały dzień? No tak, w szczególności, że się uczę, więc wiązanie tego no, jest stosunkowo trudne. No ale no, z rana staram się iść pobiegać, przynajmniej zrobić te 5 km przed szkołą. Potem cały dzień w szkole, wracam do domu, w szkole coś tam zjem. W domu obiad, no jednak waga ciężka to żreć musi. Wracam do domu, no, zbieram się na trening, 1,5 do 2 godzin treningu w klubie. No, rozgrzewka, potem ćwiczenia parterowe, po prostu walki w parterze. Potem dochodzą techniki i przygotowanie stricte motoryczne pod zawody. Czy ćwiczymy kondycję, rzuty, no i obmyślamy taktyki. A ta judo przydaje się też w takim życiu codziennym? Choćby sama szkoła upadania, nie? Że tak naprawdę ja wywalając się na rowerze czy na motorze, mam świadomość tego, że niekoniecznie muszę się połamać, nie? Do tego jednak... To te zwane, tak zwane te pady chyba tak, też, nie? Tak, bo wy tak. to trenujecie, tak, jak upadać. Od małego. To jest najważniejsza sprawa, bo jednak na treningu ćwiczę z osobami, które mają po 2 metry, spada z tych 2 metrów i to setki razy i nic nie może ci się stać, nie? No właśnie, czyli co tobie daje judo? Bo już tutaj nam jakby poniekąd powiedziałeś, ale dlaczego, jakbyś miał zachęcić też naszych widzów, dlaczego warto trenować judo, co tobie daje? Szczerze, mi daje niezmierną radochę. Fakt tego, że mam coś, w czym mogę być, nie? Coś, co daje mi szczęście, w czym jestem faktycznie dobry, nie? Po prostu lubię to robić i to jest coś dla mnie, po prostu. A co daje mi tak zewnętrznie? Na pewno kondycję, charakter, bo jednak sport, a szczególnie sporty walki, kształtują ten charakter jak mało co. Tą wytrwałość w życiu, tą dyscyplinę przede wszystkim i chęć do pracy, bo tak naprawdę samo się nic nie zrobi i musisz zrobić, jeśli chcesz zrobić wynik. No tak, to jest bardzo ważne. Jakoś swoją przyszłość wiążesz właśnie z tym sportem?
Jako judo patrzę bardziej pod kątem planu troszkę B na życie. W sensie chciałbym zrobić uprawnienia trenerskie zaraz po szkole średniej, bo dopiero będę mógł. Ale póki co chcę się skupić na zawodzie. Jest to weterynaria, bo uczę się teraz w szkole w Międzyświeciu właśnie. Czyli judok weterynarz. Tak, można tak powiedzieć. Można to połączyć. No oczywiście, że tak. Jest to trudne, ale da się. Mhm. Ale staram się to łączyć, ale te uprawnienia trenerskie jednak chcę zrobić, chcę to mieć, bo nie zawsze będzie praca, a judo będzie zawsze, nie? To jest jednak ten fakt, że jestem w stanie choćby założyć sekcję, czy zostać trenerem gdziekolwiek na świecie. Judo to taki sport kontuzjogenny? Zależy, bo znam ludzi, którzy trenują po 20 lat i maksymalna kontuzja to był obtuczony palec, a znam osoby, które trenują rok, półtora i są całe połamane. No, ja nie mam zbyt dużych kontuzji, mam lekki problem ze stawami, właściwie skokowymi jedynie, ale jest to do nadrobienia, ortezy i ćwiczymy dalej. Czyli co, to zależy od właśnie tych padów, pozyskania tych umiejętności, czy po prostu od człowieka, czy jest bardziej podatny, czy mniej? Myślę, że od człowieka, od podatności i od rozumu, bo jeśli człowiek się źle rozgrzeje, będzie się wygłupiał na treningu i po prostu nie skupi się na zadaniu, no to krzywda może się po prostu stać, nie? Mhm. No czyli jakbyś miał tak podsumować w skali od 1 do 5, to jaki rok na czwórkę? No, 3,5. 3,5? No. 3,5, dobrze. A w takim razie co przed tobą? Jakie zawody? Czy teraz odpoczywasz? Do czego się przygotowujesz? Zmieniam kategorię wiekową. Już idę do juniora, więc nowe przygody na pewno przede mną, nowe wyzwania. To będą Mistrzostwa Polski, Puchary Polski. Od wyniku dużo zależy, bo jeśli będę robił dobre wyniki, pójdę w Europę, potem może w świat i bardzo bym tego chciał. Jednak żeby ten 18 rok życia, który będę miał, tak poświęcić temu sportowi. No właśnie chciałam zapytać, czego ci życzyć? No to już chyba wiem, czego ci życzyć, ale może jeszcze jakieś życzenia? Zdrowia przede wszystkim. No tak, no to jest najważniejsze. No, bo jednak bez zdrowia to już nie jest zabawa, nie? No to życzymy dużo zdrowia, jak najmniej tych kontuzji i jak najwięcej złotych i medali, i pucharów, tych sukcesów. Bardzo dziękuję ci za rozmowę. Ja pani również. Moim i państwa gościem był Kacper Góralczyk.